No śliczna była. Po prostu no taka... No nieprzeciętna, wyjątkowa. Aktorką mogła być ozdobą każdej sceny. W całym kraju. Również ozdobą pierwszej wtedy sceny Teatr Polski w Warszawie. No ale w życiu różnie bywa. Danutę poznałam w 1966 roku, ale już znałam jej brata, którego poznałam jakieś no, miesiąc wcześniej chyba w Opolu i który mi powiedział, mieszkał w Opolu, był aktorem, grał w Teatrze Opolskim i powiedział mi, że ma siostrę w Warszawie, Dankę, no i bardzo chciałby, żebym ją poznała. Umówiłyśmy się w kawiarni, nie znając się, dał mi jej telefon. To była kawiarnia Parana na Marszałkowskiej, pamiętam, i ja czekałam na jakąś no, zwariowaną aktorkę, taką histeryczną. I nagle weszła przepiękna kobieta, bardzo oryginalna, zatkało mnie i podeszła do mnie, bo jakoś rozpoznałyśmy się, znaczy umówiłyśmy się, że ja mam okulary, że tak wyglądam, jakieś gładkie włosy. Była fascynująca w ogóle, była przede wszystkim przy tej urodzie, była bardzo naturalna. Prawie zaprzyjaźniłyśmy się wtedy, ale to był mój początek właściwie przygody z Danutą, która trwała dość długo. Byłyśmy z Danusią razem w szkole dramatycznej, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna u Zelwera. Danusia była bardzo zdolna dziewczyna, bardzo zdolna, szalenie podobna do Niny Andrycz z młodego wieku. Poza tym była dobrą koleżanką, miłą. No co mogę powiedzieć? No, pierwszy rok był bardzo dobry. Drugi rok był też bardzo dobry. Zelwer ją bardzo lubił. Można nawet powiedzieć, że była jego pupilką. Później, po skończeniu szkoły, Danusia została zaangażowana do Polskiego Teatru, ponieważ był taki zwyczaj, że po skończeniu szkoły każdy teatr musiał wziąć jednego, dwóch studentów po skończeniu. Był to bardzo dobry zwyczaj wtedy. No i oczywiście Danusia od razu dostała tam dużą rolę. Przepowiadano jej piękną przyszłość, bo ona była nie tylko posągowo piękna, ale była naprawdę utalentowana. Grałem z Danusią w dwóch sztukach. To była Intryga i miłość Schillera i Dom otwarty Wałckiego. Była to fascynująca kobieta. Uroda zjawiskowa. Aktorka świetna. Jej się naprawdę świetnie układało. Do Polskiego Teatru ze szkoły być zaangażowaną, to już było naprawdę coś. No załóżmy, że stamtąd wyszła, ale poszła do Narodowego. To nawet gdyby Andryczówna tam coś, co ja bardzo wątpię, bo ona miała taką pozycję, no niepowojenną, nie z powodu Cyrankiewicza, tylko przecież ona przed wojną była jedną z takich młodych, znakomitych aktorek, jak Barszewska Elżunia, teraz ta no, Karolina Lubieńska, tam no, starsza od niej. I jeszcze któraś, no to były nazwiska, które wyszły ze szkoły warszawskiej od Szyfmana. Znaczy Szyfman je zaangażował od Zelwerowicza jeszcze wtedy. Ona została zaangażowana do Polskiego, bo naprawdę była u Zelwerowicza, była no, jedną z pierwszych. Także ona została zaangażowana na zasadzie dosłownie talentu. No, choroba się zaczęła rozwijać, to już nie ma żadnych przyczyn, jeśli chodzi o normalne życie.
rozwiązuje z obywatelką umowę o pracę z dniem 30 września 61 roku z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia, poczynając od dnia 1 listopada 60 roku. Nikt nawet przez chwilę nie przypuszczał, że powiedzmy tam, że ona może być psychicznie chora. To była no, osoba najzupełniej normalna, tyle, że powiedzmy pojawiłem, no może roztrzepana, ale chyba tego nie było widać, bo jeżeli ona no, potrafiła powiedzieć, wiesz co, napisałam list i wysłałam chyba, pomyliłam się i wysłałam do kogoś innego, to jeszcze nie świadczyło o tym, że prawda, że ona jest psychicznie chora. Ministerstwo Kultury i Sztuki, gabinet ministra. Zwolnienie obywatelki z pracy nastąpiło zgodnie z ogólną linią zmniejszania ilości kobiet w zespołach teatrów warszawskich. Wiedziałam, że ona walczy o powrót do teatru. Trwało to bardzo długo i ciągle były jakieś nadzieje. To znaczy przychodziliśmy i Danka szczęśliwa, bo właśnie ma angaż do jakiegoś teatru. Szczęśliwa, uradowana, świetnie, wiecie, no nie wiem jak to będzie w tym teatrze, ale bardzo się cieszę. I po jakimś czasie klapa, nic, odmawiali jej dyrektorzy teatru. Po czym no to może jakiś film, ponieważ rozesłała wszędzie swoje zdjęcia, rozsyłała swoje zdjęcia, więc jakieś propozycje filmowe, jakichś epizodów filmowych. Nic z tego też nie wychodziło, bo po jakimś czasie nagle, a to nie to, szukamy kogoś innego i tak dalej. Więc właściwie te lata już do 70. to był okres właściwie klęski i straszliwych, i straszliwego szukania swojego miejsca w teatrze. Do pana premiera Józefa Cyrankiewicza. Z uwagi na kończące się moje zatrudnienie w Teatrze Narodowym zwracam się z gorącą prośbą o możliwie bardzo szybkie, ostateczne wydanie wiążącej decyzji. Raz jeszcze przepraszam za dotychczasowe kłopoty i pozostaję z głębokim szacunkiem. Dyrekcja Teatru Narodowego potwierdza niniejszym treść rozmowy przeprowadzonej z szanowną koleżanką na temat rezygnacji ze współpracy z szanowną koleżanką. W związku z powyższym Dyrekcja Teatru Narodowego składa szanownej koleżance serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę. Proszę przyjąć najlepsze życzenia powodzenia w życiu osobistym i zawodowym. 8 stycznia 65 roku w sprawie zatrudnienia w charakterze aktorki. Ministerstwo Kultury i Sztuki nie widzi niestety żadnych możliwości pozytywnego załatwienia tych starań w teatrach warszawskich z powodu braku wolnych etatów. Również w latach następnych sytuacja w teatrach stołecznych nie zapowiada się pomyślnie. Istniejące trudności zaangażowania aktorów i brak perspektyw na znalezienie pracy w Warszawie uniemożliwiają pozytywne załatwienie tej sprawy. Wielce szanowny i drogi panie premierze, proszę wybaczyć, że zmuszona byłam dostosować się do innej niż podjął pan, panie premierze, łaskawej i szlachetnej decyzji, dzięki czemu zostałam zatrudniona w Teatrze Narodowym. W międzyczasie zaistniały jednak okoliczności co najmniej dziwne i nie tylko dla mnie. Ministerstwo Kultury i Sztuki podjęło inne stanowisko i zasugerowało mi konieczność zaangażowania się do jednego z teatrów prowincjonalnych, a tym samym opuszczenie Warszawy. Ją interesował teatr. Ona chciała koniecznie grać. Koniecznie grać. Ona pisała, cały czas pisała listy. Pisała listy do różnych osób. Była bardzo skryta w ogóle, nie opowiadająca o swoich sprawach nikomu, ale kiedyś mi opowiedziała przy wstępie jakiejś szczerości o swojej sprawie z Cyrankiewiczem. Powiedziała, że nie powiedziała mi, że jakąś prośbę do Cyrankiewicza włożyła w bukiet 1 maja, bo dowiedziałam się potem to od reporterki, która dowiedziała się z kolei od jakiegoś ubeka, ale powiedziała, wiesz, miałam spotkanie z Cyrankiewiczem, on je zaaranżował, było to w Alei Róż czy gdzieś tam, było to aktorskie, takie bardzo reżyserskie, jakaś aktorka mnie wprowadziła, było to niezwykłe. Byłam z nim, on mi obiecał, że mi coś załatwi. Byłam z nim, no bywałam tam, powiedziała wtedy. Nie, ani przez chwilę nie myślałam, że to nie jest nieprawda, bo Danka nie zmyślała, nie opowiadała niczego, co jakiś taki dużym zaufaniu opowiedziała mi o tym. Drogi Józku, nie mogę dostać się do ciebie. Mur sekretarek. Ponieważ miałam szczęście, że życzliwie zajmowałeś się moją osobą i powziąłeś decyzję o moim losie, ustabilizowania się, ustawienia w Teatrze Narodowym, muszę obecnie w tej chwili tą drogą przekazać ci, że dzieje się zupełnie coś wręcz przeciwnego. Ciebie uważam za swego najlepszego przyjaciela.
To, co nas łączyło, było na pewno zachwytem kobiety mężczyzną, ale również na pewno było podziwem dla ludzkiej szlachetności i sprawiedliwości. Pokochałam twoje człowieczeństwo. Proszę ciebie, wyrwij mnie z ramion tego koszmaru. Pozwól widzieć się z tobą i wybacz, że zmuszona jestem tą drogą szukać wyjścia z sytuacji bez wyjścia. Całuję najserdeczniej, łącząc wyrazy szacunku. Ona stale starała się dostać do jakichś dostojników, dlatego że ona uważała, że jej się dzieje krzywda. Warszawa, 31 dzień marca 66 roku. Nawiązując do pisma do przewodniczącego Rady Państwa, uprzejmie proszę pana przewodniczącego Edwarda Ochaba o audiencję. Danuta Urbanowicz. Obywatelka Urbanowicz Danuta. Termin dnia 17 marca 65 roku. Sąd Powiatowy w Warszawie, zawiadomienie o posiedzeniu sądu w sprawie przeciwko Państwowemu Teatrowi Narodowemu o pracę. Sąd Powiatowy po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 66 roku sprawy z powództwa Danuty Urbanowicz przeciwko Teatrowi Narodowemu, powództwo oddala. Danusia pisała listy do Cyrankiewicza, że tam różne rzeczy wypisywała i w związku z tym być może robili te rewizje u niej. Prokuratura Wojewódzka. Postanowienie o zarządzeniu przeszukania w celu znalezienia przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie, a w szczególności pism obrażających w swej treści jednego z dostojników państwowych, maszyny do pisania i innych środków pisarskich. Dokonanie przeszukania zlecono Wydziałowi Śledczemu Komendy Stołecznej MO w Warszawie. W 70. bodajże pierwszym roku przyszliśmy do Danki, zastaliśmy drzwi zamknięte, nikogo w domu nie było. Dozorca wystraszony powiedział, nie wiecie co się stało. Przyszli jacyś w cywilu, wiadomo kto, jacyś ubecy w cywilu i zabrali ją ze sobą. Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Danuta Urbanowicz-Stępniewska. Podejrzana jest o to, że pomówiła przewodniczącego Rady Państwa, byłego premiera Józefa Cyrankiewicza, o nadużywanie władzy, kłamliwe przyrzeczenia i oszustwa. Zachodzi uzasadniona obawa, że podejrzana będzie starała się utrudniać postępowanie karne. Już wcześniej Danka mi mówiła, mnie osobiście, że wiesz, ja o tych swoich walkach, o teatr, nic nie mówię mojemu Ryśkowi i matce, bo to w ogóle takie wielkie dzieci, oni przecież nic z tego nie zrozumieją. Ja muszę to sama, muszę sama tylko za to odpowiadać. Nie chcę ich obciążać, nie chcę, żeby w ogóle o tym cokolwiek wiedzieli. Czyli moi najbliżsi, właściwie mąż i teściowa, nie bardzo zdawali sobie sprawy z tego, co się dzieje. Zaczęło się szukanie Danki, dzwonienie wszędzie po posterunkach milicji, szukanie Danki. Okazało się, że jest w Pałacu Mostowskim, powiedzieli nam. I czeka na rozprawę, właściwie nie wiadomo było. Nie można było jej zobaczyć, nie wiadomo było w ogóle, co się dzieje. 17 marca 71 roku. Postanowienie powołania biegłego, dwóch lekarzy psychiatrów z Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Pruszkowie w celu stwierdzenia zdrowia psychicznego i poczytalności podejrzanej Danuty Urbanowicz-Stępniewskiej. Pamiętam, jak kiedy żeśmy pojechali do tego Pruszkowa z przedstawieniem, to mnie troszeczkę, że tak powiem, wzruszyło i nie tyle zdenerwowało, ile tak zastanawiałem się nad tym, dlaczego ona jest w tym szpitalu, bo myśmy w szpitalu grali przedstawienie. I ona przyszła za kulisy do mnie, znaczy tam tego. No, ja mówię, Danusiu, co? A jestem mu i tutaj na wczasy przyjechałam. Zastanowiłem, dlaczego wczasy. No ale, a potem w ogóle tego tak. Mówiłem tam koleżance jakieś tego, ona mówi, nie wiem, nie znam co, jaka sytuacja, dlaczego ona. Może rzeczywiście chciała tam pojechać, może coś. Może gra jakąś rolę i chcesz, tak powiem, podpatrzeć?
pierwsza wiadomość przyszła taka, że Danka jest umieszczona w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach. Pojechaliśmy tam natychmiast z Ryśkiem do niej. Dlaczego, co się dzieje, dlaczego w Tworkach? Powiedziała, że zaczęła proces z teatrem i że żebyśmy się nie martwili, że ten proces będzie się rozwijał normalnie i tak dalej, a ona chwilowo została skierowana przymusowo do Tworek. Dla nas był to jakiś szok, bo nie wydawała się nigdy osobą, przynajmniej dla nas, osobą jakąś chorą psychicznie. Potem dowiedzieliśmy się, że dostała od lekarzy, że ma być rok w Tworkach. Do sądu powiatowego, aresztowana i pozostawiona w szpitalu dla psychicznie chorych, kwestionuje opinię biegłych o leczeniu szpitalnym. W oparciu o dokumentację prawną uzasadniłam fakt nadużycia władzy przez J. Cyrankiewicza, Żydka, jako bezskutecznego interwenta o przywrócenie mnie do pracy. Skarga o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Feliksa Kaczanowskiego, dyrektora szpitala psychiatrycznego w Pruszkowie, z tytułu stosowania groźby ze skutkiem jej wykonania. Jak wróciłam po 3 latach do Polski, oczywiście zaraz spotkałam Danusię, no i wtedy zobaczyłam, że coś jest nie tak. Zawołała mnie tylko do siebie i pokazała mnie wszystkie obrazy. Było ich dużo. Danka już w szpitalu powiedziała nam, żeby się skontaktować z panem mecenasem Siemaszko, nieżyjącym już zresztą. I poszliśmy do niego i on powiedział, że wie o całej sprawie, że Danka chce, żeby doszło do procesu sądowego, ale oczywiście do tego procesu nie dojdzie. Wtedy chyba namalowała największą ilość płócien. Właśnie dotyczącą sądu, dotyczącą jej sprawy. Były to lata jeszcze dobre dla niej, potem kilkakrotnie została wzięta z ulicy do szpitala. Raz jakiś wykrzykiwała, był to 1 maja, dozorca wszystko nam to mówił, bo akurat nie mieliśmy z nią takiego codziennego kontaktu. Otworzyła balkon 1 maja, zaczęła coś wykrzykiwać na Cyrankiewicza. Wzięto ją z miejsca, umiejscowiono, gdzie to jest, prawda, i tego. Wzięto ją znowu do szpitala już. Potem jeszcze raz coś, była jakaś awantura na ulicy. Były to stopniowe pogorszenia właściwie. Właściwie to po raz pierwszy, kiedy poszliśmy z jej matką do szpitala na Nowowiejskiej, to matka po raz pierwszy powiedziała, wiesz, Teresa, ale Danka jest naprawdę chora. Ja ją spotkałem kiedyś na Marszałkowskiej i na Marszałkowskiej, jak ją zobaczyłem, podszedłem do niej, mówię, Danusia. I wtedy zobaczyłem, że coś jest niedobrego. Ona się na mnie rzuciła i chciała mnie wydrapać oczy. Danka została sama i już poważnie chora. Już nie była to dawno Danka, tylko była to właściwie postarzała nagle, utyła straszliwie. Przestała wychodzić w ogóle z domu. Lęki jakieś, strachy. Nie mogła wyjść, nie mogła kupić sobie jedzenia. Zamknęła się w domu, siedziała w domu. Była bardzo nieszczęśliwa, ale i szczęśliwa. Bo nagle znalazła sobie wyjście z tej swojej niezałatwionej sprawy, z tego procesu. Znalazła wyjście w kosmos. Wspaniały i to jej nagle otworzyło szeroki świat. I kiedy ja przychodziłam do niej i mówiłam, Danka, co ci jeszcze ugotować, co ty właściwie chcesz, co nie masz kartofli, nie masz tego, to ona mówiła, słuchaj, to nieważne, wiesz co, zaangażowano mnie do filmu kosmicznego,
To jest film Strategiat. Ja tam gram główną rolę. Ty rozumiesz, co to jest? Chodzenie było coraz słabsze. Nie mogła chodzić zupełnie. Wzięłam ją na siłę do szpitala. Nie było to łatwe, bo trzeba było załatwić specjalnie psychosomatyczny oddział, gdzie ktoś mi pomógł, na Kasprzaka. Danka tam pojechała, już na noszach zupełnie, niechodząca. Kiedy była chora, wydawała wyroki na ludzi, którzy ją niszczyli. Były to, pamiętam, jakieś nazwiska, znaczy nie pamiętam już tych nazwisk, Ministerstwa Kultury, ci, którzy jej tam uniemożliwili dojście do akt, załatwianie tego wszystkiego. Przez nich ona trafiła tam do szpitala, bo podobno stukła tam szybę, myśmy o tym nic nie wiedzieli, w ogóle poranioną wzięto ją do szpitala. Wydawała wyroki, siedziała przy stole, miała takie pióro zatkane na długopis, na wkład długopisowy i pisała datę i wyrok. I kiedy ja mówiłam, wiesz, umarł tam ktoś, już nie pamiętam, kto to był, pamiętam, dyrektor szpitala psychiatrycznego Kaczanowski, to Danka powiedziała, ja wiem, bo ja wydałam na niego wyrok, bo on mi zniszczył oczy i ładowali mi tak leki, niepotrzebnie zupełnie, i to ja wydałam na niego wyrok. Miałam już ją brać do domu. Myślałam, co ja z nią zrobię, Boże, nie będzie chodziła, przyjdzie do mnie, będzie ze mną mieszkała, albo ja tam. Nie wiedziałam już, jak to zrobić. I nagle zawał. Zawał, umarła na drugi dzień rano. Zdolni popełnić największą podłość. A czy w miarę upływu lat potrafią w swoim sumieniu rozsądzić, że komuś zrobiło się ogromne świństwo? No to już jest sprawa danej osoby. Ale są ludzie tak potwornie odporni, że nawet ten zawód wykonując nie mają dużej wrażliwości. Tak jest życie.